Dlaczego ta szkoła jest taka fajna? Co w niej jest takiego wyjątkowego? Fajne są dzieci, tak? Dzieci są mądre, zdolne, pracowite i przede wszystkim bardzo, bardzo chcą być muzykami albo po prostu się uczyć tylko gry na instrumencie. To zależy, czy chcą w przyszłości być aktorami sceny muzycznymi, czy po prostu chcą się rozwinąć ogólnie, zdobyć nowe umiejętności poprzez grę na instrumencie, która bardzo rozwija i potem zostać inżynierem albo architektem. To od nich zależy. My im otwieramy tutaj świat, dlatego ta szkoła jest fajna, bo my pokazujemy wiele dróg. One muszą wybrać. Przez większą część swojego życia myślałem, że zostanę perkusistą zresztą. No, usilnie to realizowałem. Graliśmy naprawdę duże koncerty, jeździliśmy po Europie, jednak no, życie potoczyło się tak, a nie inaczej i po szkole muzycznej w ogóle skończyłem Wydział Fizyki ze specjalizacją nanotechnologię, więc jakby ta muzyka nigdzie mnie nie blokowała, nie miałem żadnych braków, jeśli ktoś się o to obawia, wręcz przeciwnie, naprawdę jest mi teraz dużo łatwiej, kiedy razem prowadzimy firmę, iść na jakieś spotkanie, nie stresujemy to. Bez problemu jestem w stanie wystąpić publicznie, dlatego naprawdę polecam, bo są to mega fajne przeżycia oraz bardzo duży rozwój w tym wczesnym etapie, który naprawdę zaprocentuje. Naprawdę to im pomaga i z tą tremą, i z tym stresem, z tym wszystkim sobie poradzić, bo nie ma jeszcze w głowie jakichś nabudowanych, że musi nie wiadomo jak wystąpić, nie wiadomo jak zagrać na tle tych wszystkich, tylko idzie, gra najlepiej jak umie, cieszy się, myślę, bo dostaje brawa. Nie ma takiego niezdrowego ciśnienia, prawda? Tak, tak. A ponieważ koncertów jest bardzo dużo, no wiadomo, nie na wszystkich oni są w stanie wystąpić i zagrać wszystkie dzieci, ale na wielu koncertach też mogą być i widzieć swoich kolegów, koleżanki z klasy. I mi się wydaje, że to też tak fajnie buduje relacje, czy tam wspiera te relacje, że oni kibicują sobie nawzajem. Rodzinny albo koncert, rodzinne, tak? No to właśnie, gdzie na koncercie występuje i mama, i właśnie dziecko, i jeszcze nauczyciel. Mamy taki cykl koncertów rodzinnych. No to jest naprawdę przepiękne, przepiękne wydarzenie i przede wszystkim ogromne wzruszenia. Szkoła muzyczna to jednak nie tylko przedmioty artystyczne, prawda? Tutaj jednak ta zwykła nauka, w cudzysłowie, no nie leży, mówiąc nie, potocznie. Nie, nie, nie. W tej chwili akurat nasza szkoła właśnie muzyczna tutaj jest na pierwszym miejscu w rankingu pośród szkół muzycznych właśnie Poznania, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Także naprawdę mamy bardzo też wysokie osiągnięcia, jeśli chodzi o przedmioty ogólne. Zresztą mi bardzo na tym zależy, bo ja jestem osobą, która ciekawi się świata. Uważam, że żeby zdecydować, co chcę robić w życiu, tak, to muszę sprawdzać, co tak naprawdę mi się podoba, co jest moją pasją. Więc dlatego też my uruchomiliśmy taki cykl spotkań na Uniwersytecie, tutaj Adama Mickiewicza. Dzieci jadą na wydziały, oglądają na przykład Wydział Dziennikarstwa, Wydział Historii. Chcę pokazać dzieciom, że jest wiele, wiele możliwości. Uczymy się wytrwałości, pokonywania właśnie problemów, walki ze sobą tak naprawdę, no bo przy ćwiczeniu na instrumencie są te niepowodzenia, bo nie od razu wychodzi wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Zresztą w życiu też tak jest, prawda? I tutaj się już uczymy pokonywać tą złość w sobie, którą mamy, dlaczego nam nie wyszło. Też tak? Systematyczność. Systematyczność, dokładnie tak. I jeszcze taka podzielność uwagi. No, dziecko, które uczy się na instrumencie, musi wykorzystywać i umysł, i ciało. Ta głowa pracuje na wielu płaszczyznach. I dzięki temu też mózg rozwija się bardziej wszechstronnie. Dużą rolę też odgrywa to, że no, nie jest to duża społeczność tej szkoły. Że jest po tej jednej klasie w każdym roczniku i te dzieci się naprawdę świetnie znają, że też przez to, że właśnie mają te wspólne działania muzyczne, oni muszą ze sobą się jakoś dogadywać i w ogóle mają tą relację jakąkolwiek. I to, myślę, też bardzo wpływa na to, że oni się znają po prostu. To, że większość osób kojarzy każdego w tej szkole i to imiennie, to przekonuje się za każdym razem, kiedy tu przychodzę. Wszyscy mówią mi: o, cześć Antek, co tam u ciebie? To jest naprawdę niesamowite. Niesamowite jest też to, że gdy spotykam osoby, które chodziły tutaj do szkoły i widzimy się po kilkunastu latach, to naprawdę każdy pamięta siebie z imienia i nazwiska. Podchodzimy jakby, nie wiem, minęło kilka dni, rozmawiamy, po czym spotykamy się znowu za ileś lat i znowu jest taki sam kontakt. To jest naprawdę niesamowite i nie doświadczyłem nigdzie czegoś podobnego.
Niezwykła kultura osobista, moim zdaniem. Tego zazwyczaj nie ma w innych szkołach. Wszyscy powiedzą dzień dobry, przepraszam, uśmiechną się, wysłuchają. I widać taki szacunek też do osób starszych. Muzyka łagodzi obyczaje i to nie dotyczy tylko dorosłych. Tak samo dzieci. Szkoła przede wszystkim powinna być budowana na zdaniu dzieci. To nie znaczy, że one mają robić co chcą. Nie o to chodzi. Tylko my musimy się wsłuchać, bo dzieci same dobrze zadbają o swoją przyszłość, o swój rozwój. Mamy takie doświadczenie, że nauczyciele, czy pan dyrektor, czy pani pedagog, psycholog, jak są jakieś trudności, to zanim jeszcze my pomyślimy, że trzeba się zgłosić, to szkoła już się interesuje. Ma ta szkoła rzeczywiście coś takiego, że może dzieci się tu dobrze czują, bo są po prostu u siebie, są wśród ludzi, którzy je kochają.